Już 12 stycznia odbędzie się 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku gramy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Aż 120 tysięcy wolontariuszy z 1700 sztabów w Polsce i zagranicy wyjdzie na ulicę z kolorowymi puszkami. Nieodłącznymi atrybutami każdego wolontariusza są puszka, serduszko, naklejka oraz identyfikator. Identyfikator jest najważniejszy, gdyż dzięki niemu możemy upewnić się, że dana osoba rzeczywiście jest wolontariuszem. Na identyfikatorze widnieje imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza. Można tu także zobaczyć adres sztabu, nazwisko szefa sztabu, hologram i QR kod. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z firmą Play stworzyła aplikację mobilną. Skanując QR kod dowiemy się więcej o aplikacji. Każdy wolontariusz ma ze sobą także puszkę. Puszka oklejona jest w trzech miejscach banderolami. Numer widniejący na puszce powinien być taki sam jak numer na identyfikatorze. Wolontariusze, pamiętajcie, noście swoje identyfikatory w widocznym miejscu. Nie pukajcie do domów, bądźcie tylko w miejscach publicznych. Myślcie też o swoim bezpieczeństwie. Nie chodźcie nigdy sami, chodźcie parami. I pamiętajcie, finał to zabawa, więc bawcie się.